Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, Jak kolejny raz zachęcam do udziału w moim programie. Jeżeli chcesz wystąpić tutaj na miejscu mojego dzisiejszego gościa Jakuba Żulczyka, to zapraszam mailem, Instagramem, Facebookiem, Twitterem, możesz się ze mną skontaktować. A tak jak powiedziałem, dzisiaj jest Jakub Żulczyk. Cześć, człowiek, witam Cię serdecznie. Człowiek różnych... Zawodów, pisarz, scenarzysta przede wszystkim. Mm -hmm. Też podcaster, bo robisz z Julią tak, Strachotą tak, bardzo tak. fajny podcast o uzależnieniach zresztą. Tak, którego byłeś gościem. Zresztą Byłem gościem. I było nam bardzo miło. Coś pać, po odwyku się nazywa podcast. Jak ktoś jeszcze nie słuchał, to zachęcam serdecznie. Link do, do Spotify'a dam w, w opisie będzie filmu. W razie czego? Jeśli ktoś tego nie zna, choć pewnie wy akurat znacie. Kuba przyniósł coś, od czego dzisiaj widzimy, i to jest bardzo ważna, pewnie o tym powiesz za chwilę, dla Ciebie książka. Informacja zwrotna to jest nowość. Tą książkę z autografem autora rozdam w konkursie dla naszych patronów. Książka jest o no, takim, kurwa, ciężkim chlaniu, ale takim ciężkim, powiem Ci, ja jej nie przeczytałem cały, ja się przyznaję bez bicia, ale za chwilę na wakacjach sobie to nadrobię. A na tam pierwszych 30 stronach, chyba to mogę zdradzić, mm -hmm. bo to nie będzie jakieś Jasne. zdradzenie całej fabuły, no, opisujesz taki melanz tego głównego bohatera, no, który po prostu teraz nawet sobie mi się, że mi tak stają ciarki, mi się tutaj pojawiają, bo jest tak sugestywny i tak jakby oddający właśnie to, co się dzieje w tej zagubionej pijackiej głowie, która mimo wszystko tego, że ten świat się kompletnie nie skleja, bo on nie wie, o co chodzi w pewnym momencie, tam mhm. kilka razy traci mocno wątek, no to kurwa idzie w to nadal, nie? To jest yy, no takie studium alkoholizmu po prostu i tutaj szapoba przed tobą, bo... Dzięki. Myślę, że osoba, która nie jest uzależniona, nie jest w stanie chyba... Czegoś No, ale... wiesz co, to jest tak, że często mam teraz, promuję tę książkę, wiesz, mam różne spotkania autorskie, jeżdżę po Polsce i tak dalej. Bardzo często jest mi zadawane pytanie, ile jest w tej książce z jakby pana własnych doświadczeń, tak? Co często też w ogóle przy okazji moich książek jest mi zadawane, bo i przyśledząc od świateł, które też wyrastało z tych jakichś tam warszawsko-melanżowych doświadczeń, i w zgórze psów napisałem też taką książkę z kolei o swoich rodzinnych stronach, o Mazurach. I zawsze te pytania gdzieś się pojawiają. W tym przypadku jakby pojawiają się wyjątkowo intensywnie, no bo jednak ja już parę lat temu zrobiłem ten coming out, taki, że jestem osobą uzależnioną, alkoholikiem, ee, z różnymi jeszcze dodatkowymi tam krzyżowymi sytuacjami. Potem jakby obróciłem to, obróciliśmy to razem z Julkiem w taką dobrą robotę, zaczęliśmy prowadzić podcast, więc to pytanie, kiedy ja w końcu po siedmiu latach od pójścia na terapię wydaję powieść, Opartą na tych doświadczeniach, no to, to, to normalne, że ludzie się wiesz, pytają, ile jest cukru w cukrze, nie? I ja zawsze odpowiadam właśnie, że ten gość w tej książce, Marcin Kania, to nie jest ja. Chociażby dlatego, że on jest ode mnie starszy, on ma dorosłe dzieci, jakby wiesz. On też w innym zupełnie jest też miejscu, wydaje mi się, jeśli chodzi o swój nauk, niż ja byłem, kiedy, kiedy zacząłem się leczyć. Ale gdyby nie moje własne doświadczenia, to ja bym tej książki na pewno nie napisał. I wiesz. I wydaje mi się, że nawet by mi ona nie przyszła do głowy za bardzo. W tym sensie, że no bo gdybym nie miał tego typu perypetii, gdyby nie, tw nie tworzyło to jakoś tam współtworzyło mojej tożsamości, bo to jest spory kawałek mojej tożsamości, tak, o którym ja muszę ciągle pamiętać. Jestem chory, leczyłem się i wciąż pomimo tego, że jestem gdzieś tam w takim no, spokojnym, wydaje mi się, momencie tego tego, tej trzeźwości i w ogóle tego życia takiego, tego na, na trzeźwo, to wciąż muszę o tym pamiętać, tak? I gdyby nie to, to pewnie nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby taką książkę napisać, nie? Ale powiem Ci też, że bardzo... przedwczoraj napisała do mnie w ogóle moja terapeutka, że przeczytała tę książkę, Marysia z Olchy, i powiedziała, że w ogóle, no, że pierwszy raz czyta książkę, w której tak realistycznie jest oddana rzeczywiście ta bania. Wiesz, alkoholowa i to bania w sensie melanżu, i to bania w sensie jakby takiego po prostu no procesu myślowego, nie? który też ma jakiś. No bo ja jednak pamiętam, jak sam myślałem. Albo jak wiesz, pamiętam jakąś tę, ta, taką tę bezładność, która, która, która panowała mi w głowie wtedy. No. No, ale to właśnie ja miałem takie przekonanie, też jakby, bo tak próbowałem sobie do siebie przykleić, mhm. nie? bo od samego początku mnie wykluczał. Kurwa, co on zrobił w ogóle, ten facet, nie? Że, mm -hmm. wie, co tu się w ogóle wyprawia, jak to jest dokładnie, precyzyjnie wszystko, jakby ktoś, wiesz, ten ludzki umysł, po prostu jakby tam była jakaś kamera, wręcz filmowa, i ona mm -hmm. by to rejestrowała, i później ktoś by wyjął po prostu ten dysk, przekopiował i, nie wiem, przedrukował to w formie pisanej. To jest tak precyzyjnie opisane, nie? I sobie pomyślałem też, że no, że kurczę, w sumie nie, z tą twoją głową nie było tak źle, nie? Bo jak ja sobie mm -hmm. próbowałem nie, przyjąć nie, nie pamięć, było. Czy ja bym był w stanie mhm. tak dobrze odzorować, tak dokładnie, z takimi detalami, właśnie z tymi emocjami, takimi, które były, nie na zasadzie takiej ogólnikowej, o, o której czasem ja opowiadam, gdzieś rozmawiałem na swój temat, tylko właśnie tak krok po kroku, bo tam jest impreza, która trwa, nie wiem, dwa dni, mhm. a ty ją rozpisujesz na kilkudziesięciu kartach, nie? i mhm. ona idzie, idzie, i tam się nie ma, tam nie ma opisów, wiesz, przyrody, nie? Mhm. tylko tam jest sama esencja. Nie? Ten mózg działa po tych siedmiu latach. Wiesz, bo ja generalnie poszedłem na terapię dość wcześnie nie? i poszedłem tak dość wcześnie i to też były jakby od moich terapeutów sygnały. Nie, że za wcześnie, bo jakby to było za wcześnie, to sam wiesz, że Terapeuta by powiedział taki, że to idź pan jeszcze sobie tam po prostu pi, pij, bo na razie to nic z tego nie będzie, tak? To, 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 to znamy takie przypadki, nawet różni goście. Na przykład pewnie u Ciebie w tej audycji czy na spotkacie też opowiadali o czymś takim, tak? No ja tego nie miałem. Ja już usłyszałem, że rychło w czas, ale wciąż wcześniej, w tym sensie, że też wcześniej wiekowo, wiesz, no bo ja miałem 31 lat. No ja też miałem 31 lat przy pierwszej terapii, właśnie. No. Ale ty potem jeszcze miałeś. A Potem wróciłem do picia, no? Wróciłeś do picia. No, ja jeszcze nie wróciłem, albo może uda mi się w ogóle nie wrócić. Już, i, nie. I wiesz, i, i, i jak na razie jest git. Ale, ale miałem 31 lat i miałem coś takiego, że mm, pamiętam, że ci tacy, nie wiem jak było u ciebie, no, ale u mnie było tak, że ja byłem zdecydowanie najmłodszy wtedy, nie? Wiesz, że ci koledzy i koleżanki to byli jednak tak co najmniej o dekadę starsi, albo nawet i lepiej. I tacy, wiesz, Ci, którzy mieli tak po pięć dych, na przykład, wiesz, sześć dych, nie? To tak... Ja czułem, że oni mi zazdroszczą. Oczywiście w taki pozytywny sposób, ale że jest ta zazdrość, że kurczę... No bo jak przychodzisz na terapię w wieku takim właśnie lat trzydziestu, to jednak po pierwsze nie zdążyłeś jeszcze tyle jednak, wiesz, po prostu narozrabiać. I ile osoba dekadę, dwie dekady starsza jest w stanie zniszczyć dookoła siebie, popsuć, wiesz, relacji, sytuacji w ogóle życia i tak dalej, a po drugie masz jednak bardzo dużo czasu przed sobą, masz ten komfort, masz dużo czasu, więcej czasu przed sobą, żeby to posprzątać, wiesz, masz, możesz zacząć naprawdę zupełnie od zera, bo kiedy masz 30 lat, no to naprawdę jest jeszcze przed tobą to całe życie, nie, jak, jak, jak to się mówi przysłowiowo. A osoba, która ma 50 lat, 60, owszem, też ma szansę na to, żeby przeżyć jeszcze wiele lat, jakby w zdrowiu, w trzeźwości, wiesz, w jakimś poukładaniu i tak dalej, oczywiście, ale to jest już inny, kurczę, ciężar egzystencjalny, wiesz, tej sytuacji nie. I ja nie mówię broń Boże, o tym, że nie warto. Absolutnie, nie warto nawet, wiesz, jak się ma 95 lat, to warto, nie, ale, ale, ale inna jest, in, w innym jesteś miejscu i w trudniejszym, tak mi się wydaje. I mnie ktoś tak interesował. Ktoś, kto już zdążył w przeciwieństwie do mnie. Bo ja też, jak ja poszedłem, to wiesz, nie miałem rodziny. Żyłem w sobie sam. Byłem, jak to się mówi, singlem, millenialsem, jakkolwiek cokolwiek. Prowadziłem tryb życia taki dosyć pozbawiony jakichś, wiesz, zobowiązań i odpowiedzialności większej. A, a ja interesował mnie bohater taki do tej książki, żeby po prostu było już nad nim to wisiało. Kroczyło za nim to widmo, wiesz, tych zmarnowanych szans tego, kurcze po prostu krzywd, których się nadzwyczajnie nie da już odpracować. nie? Tego, że po prostu narobienia jakiegoś takiego już gówna, którego ci nikt nie przebaczy, nie. No bo to wiesz, możesz iść i zrobić na przykład to 12 kroków. Ja go akurat nie robiłem, może kiedyś zrobię. Ale możesz iść to 12, 2, zrobić to 12 kroków, ale. Może być tak, że ktoś ci nie jest w stanie wybaczyć. No bo już po prostu bo było. poszedłeś za grubo. I taki bohater mnie interesował, takiego chciałem napisać. Nie? Dlatego on jest ode mnie starszy, dlatego on jest w zupełnie innym miejscu. Czy to jego picie jest ostrzejsze od mojego, to trudno powiedzieć. To nie wiem. Nie, nie wiem. Nie wiem. Ja nie wiem, czy w ogóle alkoholizm jest mierzalny tym, wiesz, ile się piło, czy jak długo trwały. Nie wiem, czy to ma znaczenie w ogóle. Nie? No jako właśnie chyba nie ma, no. Chyba nie ma to zbyt wielkiego znaczenia. To jest tak, jak na siłę czasem się muzykę klasyfikuje, nie? Tak. To jest taki gatunek, albo taki. To jakie to ma znaczenie w sumie? No żadne, nie? Tak. A Ty powiedz mi, Ty jak piłeś, to, to miałeś jaki model picia? Bo są takie modele, no to trochę do którego zła Ja nie miałem cenę. taki model. Że na przykład pamiętam, że w pewnym momencie yy, ja przez długi czas miałem model picia takiego po prostu na imprezach lubiłem bardzo chodzić na imprezy, jakby socjalizować się z ludźmi, poznawać nowych ludzi. Yy, byłem gościem takim dosyć w głębi ducha, no jednak takim nie wiem, no nieśmiałym, zakompleksionym. To jest śmieszne w ogóle, bo ja dopiero jak wytrzeźwiałem, to ja odkryłem w sobie, że ja jednak mam taką, mimo że jestem osobą, która mówi dużo, głośno, w sytuacjach takich towarzyskich jest go dużo i tak dalej, do tego też opinie mam takiego człowieka dosyć, wiesz, wydaje mi się... I, I takiego no, bezkompromisowego w wypowiedziach, i takiego głośnego i mocnego, to, to jak gdzieś tam dopiero, kiedy wytrzeźwiłem, to zrozumiałem jakąś taką prawdę na temat swojej natury, że ja raczej jestem taką osobą z natury introwertyczną, w sensie, że relacje z ludźmi to mi tak naprawdę bardzo dużo kosztują, wiesz, energii. To nie jest dla mnie bezkosztowe. Nie? To nie jest tak, ja nie jestem takim typem, co od ludzi bierze, tylko jestem takim, co się raczej tak spala w tym. Że musi wiesz rozmawiać, przeżywać, i tak dalej. Że ja na przykład jak ogólnie bardzo lubię swoje towarzystwo, od którego gdzieś tam przez te lata picia uciekałem cały czas. Także to były imprezy, i to było też takie to picie, wiesz, czy tam ci panie po to po prostu, żeby było no, fajniej, żeby być jakimś i odważniejszym do, do kobiet, albo jakimś bardziej, nie wiem, lubianym, sympatycznym, i tak, no wiadomo, nie? Takie, 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 no a generalnie to był taki, wiesz, paradygmat picia imprezowego. I w pewnym momencie ja już jakoś tak, jak odwzorowuję to, nie, bo to, 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 to w pewnym momencie jakoś bardzo przyspieszyło. To było tak, że tych imprez w pewnym momencie było codziennie, były jakieś imprezy. A jak nie było, to tak dziwnie, wiesz. I, i coś jest nie tak, bo nikt mnie dzisiaj nie zaprosił na imprezę, i coś w ogóle, coś jest nie okej. Okay. A potem nagle złapałem się na tym, że codziennie piję. Pamiętam, pamiętam taki moment, w którym zdałem sobie sprawę, że ja codziennie będę pił. codziennie piję jakiś alkohol. Nawet nie chodzi, że codziennie daję w banie do spodu zupełnie, ale codziennie piję jakiś alkohol. I że zdarza mi się na przykład wypić alkohol w ciągu dnia, że zdarza mi się go wypić w pracy. Na przykład, nie wiem, bo mam, mam po wczorajszym jakiś po prostu wiesz, kurczę tam ten, więc zdarza mi się walnąć yy, na przykład jakąś setę czy coś, na przykład w sytuacji jakiejś zawodowej. I pamiętam coś takiego, że wtedy sobie postanowiłem, że nie będę pił, że będę pił tylko w weekendy. I po... Czyli kontrola się pojawiła już prawda? Tak, a potem, ale nie, średnio wyszło, więc potem, no. że. cztery dni w tygodniu nie będę pił, okej, trzy dni w tygodniu nie będę pił. A w, i w końcu to było tak, że dwa dni, w ty, że tam 48 godzin mi się udawało w tygodniu nie pić, a tak to po prostu łotałem, wiesz, co, co wieczór. A ja wciąż nie uważałem siebie za jakiegokolwiek alkoholika, wiesz, zacząłem chodzić na psychoterapię, pamiętam wtedy. I ten psychoterapeuta tak co, zaczął mnie co tydzień wypytywać, a co z tym alkoholem? Bo, bo już miałem takie coś, zacząłem się bardzo źle czuć psychicznie, wiesz. Dopadały mnie lękówki, ehm, dopadały mnie jakieś takie sprawy, wiesz. Ja od dzieciństwa byłem dosyć mocno lękowo, taki nerwicowo-depresyjny, jestem taką osobą dosyć jednak wrażliwą, w sensie, no, że mam gdzieś tam ten układ nerwowy dosyć mocno przywspółczulny, więc jakby dużo zawsze jakby odczuwałem i i, też te, i, i, to, i, i to miałem całe życie. I to, wiesz, po latach przytłumiania zaczęło w końcu wybijać jakoś, nie? co owocowało jakimiś takimi kiepskimi stanami. No i, i, i przy, chodziłem do psychoterapeuty, że wie pan, ja tu mam, ja nie mogę spać, bo ja tu się zadręczam tym, ja się boję tego, ja się boję tego. A ten, tak, i tutaj, tu jakaś dziewczyna, i jakieś problemy z nią, a tu coś, a tu boję się o przyszłość, a tu o pieniądze, a w ogóle tu się boję, że będzie koniec świata zaraz, i tak dalej, i tak mhm. dalej, i tak dalej. O mnie tak słuchał, z tak, ale jak to u pana z tym alkoholem? Jak to u pana z tym alkoholem? A on, to ja byłem na początku tego wściekły, że on alkoholika ze mnie robi ten facet, wiesz. Bardzo taki mądry, fajny, taki starszy lekarz to był. I ja go potem pół, pół roku chodziłem na tę psychoterapię, i go wiesz, okłamywałem, nie? Że nie pijesz. Znaczy, on się pytał, bo on zawsze zadawał mi to pytanie, jak z tym alkoholem. Ja mówię, no wie pan, tam w weekend parę piwek z kolegami. No. A tam parę piwek było, wiesz, jakie to było, parę piwek. No. Jak się zaczynało w, w piątek, to lądowanie było tak w poniedziałek o 15. No, no A i co tak, robiłeś zawodowo wtedy w ogóle? Pisałem, pisałem, pisałem. A do roboty do fabryki nie chodziłeś, nie? Musiałaś nie, ale wiesz, skarpać. co na ja się tak wiesz, też przez to wtedy bardzo szarpałem. Bo ani się te książki nie sprzedawały wtedy jakoś tak w ogóle świetnie. Jedyne, jakieś fuchy dorywcze, jakieś felietony, pisałem przez lata na przykład felieton do takiego tygodnika wprost. Miałem taki tygodniowy felieton, w którym tam się trochę nabijałem z celebrytów, bo w ogóle dużo pisałem tekstów jakby o kulturze popularnej do, do gazet. W pewnym momencie było tak, że gdzieś tam po tym 2008 roku, na, po tych echach kryzysu tego finansowego, to trochę ta prasa w Polsce zaczęła jakby, wiesz, zaliczyła, zaliczyła też sama kryzys i ja wtedy powoli zacząłem przykwalifikować, do, 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 przykwalifikować się też na scenopisarstwo, robić jakieś scenopisarskie rzeczy. Pierwszą taką sensowną rzeczą, jaką robiłem i to jeszcze było jakby w piciu, ale napisałem serial, pierwszy, serial Belfer wtedy, pamiętam. Jeszcze zacząłem pracę nad tym nad serialem Belfer, który potem powstał się okazał z dużym sukcesem i tak dalej. Ale to było takie zawodowo, to pamiętam, to było takie straszne szarpanie się, ale to było bardzo połączone też z tym, że, że ważniejsza była impreza, no. Że skoro ważniejsza była impreza, to wiesz, to, 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 to... A miewałeś takie w, tym, taki, w takim maliźni takie, takie neurotyczne, takie nerwy, takie, takie nerwówki o, Oczywiście. o swoje życie takie Oczywiście. doczesne, że, tak. że kasy nie ma? Tak, na maksa, mnie to ryło mi to. Strasznie beretnie. Tym bardziej, że rzeczywiście miałem ku temu powody, no bo jednak żyłem totalnie na, w gospodarce cudów, nie miałem z nikim jakiejś umowy o pracę, nie miałem żadnej gwarancji stabilności. wiesz. Nawet jak robiłem jakieś rzeczy, które przynosiły stały dochód, to w każdej chwili mogli mi podziękować. No po prostu to była sytuacja dobra, jest otwarta umowa o dzieło, no to w tym tygodniu od pana nie zamawiamy żadnych tekstów i, i, mm -hmm. i, i tak dalej. A też no, nie miałem wtedy takiego nazwiska jak teraz, tak, że miałem. Tu jakieś sukcesy, tu jakieś seriale, tu jakieś książki i tak dalej. To wyglądało to, to, to zupełnie inaczej. Więc to było takie trochę nawet, kurczę, takie, wiesz, takie kółko, taka, 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 taka zamknięte koło, taka pułapka, nie? Wiesz, Im bardziej się bałem, tym więcej było imprezy, im więcej było imprezy, tym bardziej to rzutowało na te zawodowe sytuacje i tak dalej. Także to było bardzo bardzo nieprzyjemne. Jeszcze a propos dwie rzeczy, kończąc, od a propos tego picia, wydaje mi się, że dwie były ciekawe rzeczy w tym. Po pierwsze, moment, w którym ja. Um, zorientowałem się, że już tak naprawdę to ja wcale nie potrzebuję żadnych znajomych ani żadnych imprez, żeby pić. Nie? I to był zajebisty moment, bo nagle się zorientowałem. Pamiętam, do dzisiaj nawet to było w konkretnym jakimś momencie, że byłem gdzieś w jakimś klubie, gdzieś w Warszawie, gdzieś w centrum, czy jakieś studio, czy jakiś plan B, czy cokolwiek, jakiś klub. Było mnóstwo ludzi, spotkałem się ze znajomymi i miałem coś takiego, że... I pamiętam to takie uczucie, ok, po co ja tu właściwie jestem? Bo ani mi się nie chce za bardzo z nimi gadać. Może tu jestem dlatego, no bo szukam szczęścia, bo może jakaś, wiesz, po prostu jakaś ładna pani da się po prostu, wiesz, przekonać, żeby gdzieś razem pójść. Ale tak w sumie to ja nie mam na to dzisiaj za bardzo, między Bogiem a prawdą, ochoty. Ani też już chyba, że tak powiem, specjalnych możliwości, bo już jestem... Fizycznych. Już fizycznych, bo już jestem grubo trzaśnięty. I teraz tak, muzyka leci, mogę, można tu przeklinać, czy... Daj. Muzyka leci jakaś absolutnie parszywa i chujowa. I zaraz pójdę i tego DJ-a po prostu coś mu zrobię, a w ogóle stoję w jakiejś koszmarnie długiej, spoconej kolejce drących mordę ludzi po to, aby zamówić 50 albo 100, rozumiesz? I zapłacić za to tyle, za to tyle co 0,7 w sklepie, wiesz? Mhm. W ogóle, co to jest w ogóle za absurdalna sytuacja? Co to w ogóle? To, to jest jakiś kompletny idiotyzm. Przecież pojadę sobie do domu. No, ale byłeś kurwa, ty jestem tam wielkim. Przecież, no, no i jak? jeszcze no nie wiem, to, czy no, wielkim ale, a nie jestem. Czułeś, do... Czy ty ten, że jesteś? Nie. Nie, nie, nie. nie. Tego do, do dzisiaj nie czuję za bardzo. To znaczy, czuję, że jestem osobą gdzieś tam popularną, rozpoznawalną, że ludzie szanują to, co robię i, i szanują mnie za różne rzeczy i za książki, i za, za scenariusze i za podcast i że mam jakieś ten, ale nie mam czegoś takiego, wiesz, jakiegoś poczucia no. niebywałej, wyjątkowej. A to, rozmawialiśmy u ciebie o tej samej ocenie. Wrócimy może do tego no. później. Do samooceny zdupconej. E, e, i, I jaka była refleksja tam po. No, że tonightie? kurczę, jak pojadę do siebie na chatę, się ukręcę i to z, zaraz no, zajadę ono, od do Orlen, za dużo mniej pieniędzy kupię sobie mnóstwo pysznego alkoholu, jaki tylko chcę. Wrócę na chatę, nikt nie będzie darmordy, nikt nie będzie mi przeszkadzał. Muzykę sobie włączę po prostu, jaką tak. tylko chcę, a nie jakieś tam głównocne idiota puszcza. I po prostu mogę sobie tak do rana. Wiesz, po prostu chodzić i marzyć po chacie, nie? Tak jak, hmm. pamiętam, jak w pierwszy dzień trzeźwości poszedłem na podmocnym Aniołem do kina i tam na początku jest taka scena, jak Więckiewicz chodzi po mieszkaniu, słucha muzyki i tak gada do siebie po prostu, tak wiesz, tak, tak coś, coś tam pieprzy po prostu. I taki, taki jest, właśnie taki rozmarzony. I to była pod koniec moja ulubiona rozrywka. Było najlepsze. Eee. A powiem Ci, jest coś ciekawego w tym takim, znaczy, bo, bo chyba każdy, z kim rozmawiam, to gdzieś w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu właśnie, że że tak naprawdę to do picia mu nie są potrzebni ludzie, towarzystwo, impreza, tylko ważne, żeby mieć wódę, żeby no. mi starczyło. Tak. To jest ważne, nie? Tak. żeby nie zabrakło, żeby nie trzeba było kurwa iść już na bani, po, no. po dotankować się gdzieś na stację benzynową. No. I wiesz co, ale gdy i, i ja już tak ostro piłem, ja już wiedziałem, że ostro piję. i też piłem w jakiejś tam grupie ludzi, których znałem, miałem dwóch takich, co już my kumpli, tam, o których wspomnę tutaj, nie wymieniając ich imion i nazwisk. To pamiętam jakie było zdziwienie moje później po latach, kiedy już się tak uczciwie trochę jakby zaczęliśmy o tym rozmawiać, że bo, bo ja często właśnie tak uciekałem, kończyłem te imprezy, bo mm -hmm. już chciałem do domu, już chciałem wracając, widziałem gdzie jest nocny, tak taksóweczka, mm -hmm. do domu, elegancko, komfort. To się okazało, że tak, że kumpel, który do domu, przychodzi do mnie na przykład do domu i ze mną drinkował, to też wychodził trochę wcześniej niż by mógł, bo on chciał po drodze, koło mnie był sklep nocny, Bawił sobie tam świary mm -hmm. pach, i do chaty. No. A drugi z kolei to uciekał, bo on miał w domu butelkę whisky i tam on chciał się whisky dopić. Nie? Tak jak on ma. Kurwa, w ogóle nie wyjątkowie coś... Tak mówić. jak w tej mojej książce, jak przeczytasz dalej, to on ma taki fajny pokój swój u siebie w domu, nie? w tym domu, w którym mieszkał jeszcze z żoną i z dzieciakami. Taki fajny pokój, w którym się zamykał, tarasował, otwierał sobie flaszkę, włączał sobie jakieś tam płyty, jakie chciał, czy jakieś sobie oglądał pornosy w internecie i tak dalej, sobie tak funkcjonował. Wiesz, funkcjonuje po prostu w, tej, w, tej, w tym swoim świecie. I to było takie bardzo, bardzo symptomatyczne, nie? To, że tak naprawdę to ja potrzebuję tej samotności. Ludzie to jest tylko wysiłek, nie? A ten barman jeszcze ci nie sprzeda, bo ci powie, że jesteś nawalony za bardzo, rozumiesz? A tu jakieś będziesz się musiał kłócić coś, jakaś głupota. Rano będziesz, ja tak miałem jeszcze na przykład tak, że zawsze rano po imprezie, to potrafiłem wszystkich obdzwonić, czy ja na pewno nic nie. Wiesz. Nie, nie, nie. Nic nie naodpieprzałem. Nie na I pamiętam taką lękówkę rano, taką, wiesz? Taką, taką, czy ja przynajmniej nie narobiłem jakieś ale takie obdzwanianie A. wszystkich, z którym wczoraj byłem w nocy, czy pisanie do nich, wiesz, na messengerze. To w ogóle z perspektywy czasu, to mi się w ogóle, że te jakieś katusze były straszne, kurczę, nie? To to było jakieś naprawdę. Wiesz, to, 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 to naprawdę się cieszę, że już, ja że już tego nie ma. Ja po takich oszczędzaniach, jak wracałem gdzieś, jak, jak już no, jak pod koniec, to piłem głównie w domu, ale jak wracałem właśnie z jakiejś imprezy, ja miałem paranoję, zawsze rano, z ogromnym lękiem, kurwa szukałem portfela, nie? No. Czy mam portfel? Tak. Po czym otwierałem, już miałem to, uff, to, już połowa sukcesu, po czym otwierałem i patrzyłem, ile tam jest banknotów, bo nie byłem pewien, czy na przykład, czy poszło tu, no, no, no. I czy tam no. za dużo nie kosztowało w związku z tym, bo no. alkohol to jeszcze jak cię, nie? Ale... Ale z tym to też pułapka, wiesz, bo to ile banknotów, nie, to mogłeś patrzeć, okej, banknoty są, ale na przykład ja potrafiłem pomimo tego, że miałem banknoty, to potrafiłem latać tak z kredytówki wypłacać z bankomatu i potem wchodzisz na konto, patrzysz, o, wiesz, to 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 najgorsze to te karty kredytowe są, to jest masakra. Ja poczułem na przykład, jak wiesz, ja poczułem, że jest ok, już zaczyna być ok, tak w połowie, tak. Pół roku po tym, jak poszedłem na terapię i udało mi się karty kredytowe spłacić. I wtedy miałem takie, dobra, wiesz, jest, jest w porządku. I powiem Ci jeszcze jedną ciekawą rzecz, że yy, ja pamiętam, jak poszedłem na terapię i w ogóle zacząłem się leczyć, i po jakimś czasie mówię, no dobra, muszę wszystkim gdzieś tam znajomym powiedzieć o tej sytuacji, no bo jednak. Gdzieś tam, to, to, to wydaje mi się, że to jest ważne, no, żeby oni powinni, wie, powinni wiedzieć, przynajmniej chociażby to, że oni mhm. już się ze mną tam nie napiją za bardzo. nie? Oczywiście część z tych znajomości kompletnie się tam, wiesz, pomimo jakichś prób podtrzymania się urwała, no bo jednak okazało się, że było oparte gdzieś tam głównie na tym. I pamiętam, że wszyscy byli szczerze zdziwieni, że jak to ty? Wiesz, to ty, tak? Ty? To przecież to zawsze było w porządku. Ty zawsze prosto stałeś, wiesz o co chodzi? Nigdy jakiś awantur nie kręciłeś specjalnych, zawsze wiesz, zawsze było wszystko okej. Okay. I mi trochę czasu zajęło zrozumieć, dlaczego tak jest. A dlaczego tak było, ponieważ ja nie kręciłem się w jakiejś jednej, stałej grupie przyjaciół. Ja miałem różnych znajomych w różnych grupach. I w pewnym momencie miałem to poukładane wszystko tak, że w poniedziałek ja się imprezowałem z tymi, we wtorek z tamtymi, w środę z tym, w czwartek z tamtym, mhm. w piątek sam. W sobotę z jakąś poznaną koleżanką, w niedzielę znowu z tym, i dla każdego z nich to w jego percepcji, no to oni ze mną imprezowali raz w tygodniu, więc o co chodzi, wiesz? A to też były jakieś światy, które tam, no czasami się pokrywały, ale pokrywały się z reguły chyba tylko wtedy, kiedy ja jakby powiedzmy coś tam sam organizowałem, to wtedy zapraszałem tych wszystkich z różnych światów ludzi i, i, i tak dalej. I to było takie coś. I wracając do tej książki, wiesz, to na przykład ona. Dopiero teraz ja rozumiem, że ona mi bardzo dużo dała, bo powiem ci dlaczego? Bo ja na przykład przez wiele lat, przez to, że oczywiście ja dosyć wcześnie przyszedłem na terapię i przez to, że dużo ludzi mi jakby gdzieś tam trochę właśnie nie wierzyło w tym, albo nie traktowało tego do końca poważnie, bo ja w ich oczach ja nie miałem aż jakby takiego wielkiego problemu, to mi samemu co jakiś czas odzywały się takie głosy w głowie, które ty pewnie znasz, że a właściwie to. A, a co ja się wygłupiam z tym w ogóle, jakby? Rozumiesz o co chodzi? O co, co ja się wygłupiam z tym jakimś leczeniem, jakimś. W ogóle. Przecież jestem normalnym typem. Rozumiesz o co chodzi, nie? Że jestem ten, ten kurczę, diabełek, który ci to podpowiada. I ci powiem, że napisanie tej książki, jakby totalnie mnie z tego wyleczyło, nie? Że dopiero, że dopiero w trakcie pisania tej książki ja zrozumiałem, że nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że ja jestem. Ciężko chorym typem, jeśli chodzi o alkohol. No, mi pomógł, znaczy pomógł, no kurde, nie Bo to jest to, o czym mówisz, do... o tym realizm, że jak ty mogłeś w ogóle. ja sam, jak zacząłem pisać tę książkę, to pisałem te sceny, nagle niektóre w tej książce miały coś takiego, wow. I potem je czytałem na przykład w jakiejś pierwszej wersji mówię, kurde, rzeczywiście jakby zanurkowałeś w to, ale dlaczego to zanurkowałeś, to aż tak zanurkowałeś? Aha, bo jednak aż tak dobrze to znasz, nie? No. No mi pomogło wiesz się wyleczyć tak naprawdę to zapicie, które mhm. kiedyś jak chodziłem pamiętam jeszcze lata temu na mitingi to tam często no często no sporo osób spotykałem właśnie, które, które mówiły, że właśnie po, po zapiciu dopiero jakby zrozumiały nie? o co chodzi i mi to też de facto pokazało, bo ja dzisiaj jak sobie pomyślę o tym, że miałbym się nachlać to ja nie wiem ile lat wiesz, bo ja straciłem wtedy kolejne trzy lata, a dzisiaj mhm. może by było tak, żebym, nie wiem stracił sześć, dziesięć. I ja wiesz, powiem ci, bym że zaczął odwijać taśmę mając lat 53 na przykład. To jest to, co mówisz na początku, już bym nie miał tyle czasu, żeby ponaprawiać, żeby poprostować, żeby gdzieś tam jeszcze pożyć dobrze. Nie? Ja ci powiem, że in... nieco innego, jakby wstrzymuję, że to mam aż tak zamurowane to w głowie. Bo jakby to, czy hmm. ja bym dla mnie to, czy ja bym stracił 6 lat, a może bym stracił 6 lat, a może bym stracił 2 tygodnie. Nie wiem tego. Nie mam pojęcia. Ale co innego jest ważne. Po pierwsze, i to są dwie połączone z sobą rzeczy. Po pierwsze, dostałbym takich gdzieś tam, no, jakby wyrzutów sumienia, i takiego po prostu, jakby self-hejtu na siebie, że ja to zrobiłem, i po prostu tak wiesz, bym siebie na przykład zniecierpiał za to, że to mnie powstrzymuje, że ja wiem po prostu, jak ja bym siebie. Po prostu znienawidził za to, że aż tak dałem dupy po prostu. nie? To, to, to mnie powstrzymuje totalnie. A po drugie, to, że ja jednak zrobiłem z tego sprawę publiczną. I w tym momencie to już nie jest tylko o mnie, czy o mojej rodzinie, tylko to jest o tych wszystkich ludziach, którzy na przykład dziękują mi za ten podcast i tak dalej, i tak dalej. O tym to jest o tym, że ja jestem teraz tu u ciebie, że jednak nazwijmy to górnolotnie, dałem to świadectwo. nie? I to jest ta pewna umowa, którą ja zawarłem. I to mnie bardzo powstrzymuje, bo wiesz. Oczywiście, że mógłbym zrobić to tak, że nikt by się nie dowiedział. Tylko jakby to też chodzi o to, jak ja się czuję ze sobą, nie? A no, podziękować opatrzności. Jestem osobą jednak wychowanym w tym, że słowa się gdzieś tam przynajmniej trzeba próbować dotrzymać, nie? To jest, to, jest, to jest chyba o tym, a, no? a co się stało? Bo ja nie, kiedyś mi powiedziała kiedyś, jak ją, jak, jak, jak ją nagrywałem, albo jak z nią rozmawiałem, gosze Halber, mhm. bo ona się sama do mnie zgłosiła kiedyś, mhm. ja to wykorzystałem jakby, natomiast ona coś takiego, już nie pamiętam, czy w trakcie rozmowy to powiedziała, czy jakoś przed nagraniem, czy po nagraniu, że, że miała sporo obaw, mhm. bo czyby się znać jakiś czas już, nie? Bo ona no tak, tak. Że kiedyś Jakub Żulczyk mi powiedział, że przestań mówić o tym alkoholu, bo mm -hmm. będziesz o tym mówiła, to nikt nie będzie Cię traktował jako pisarkę, tylko będą mówić o tobie, że jesteś alkoholiczką. Coś nie, taki... ja jej czegoś takiego nie powiedziałem. Eee, ja jej czegoś takiego nie powiedziałem, ja pamiętam, nie no, wprost przeciwnie. Ja w ogóle gdzieś tam na mnie i książkę. to mnie, co to mnie, to mnie, to mnie wiesz co ja może to trochę przekręcam, natomiast to mnie cofnęło no. na jakiś czas przed próbą, jakby skontaktowania się w ogóle z Tobą, bo ja gdzieś wiedziałem, że, że Ty jesteś, nie? I że, no. że jakiś coming out kiedyś zrobiłeś. I tak, to mnie tak zachowało, to... bo stwierdziłem, że no dobra, co ja będę facetowi zawołał dupę, Tak, no nie chcę tak, gadać, no to, że nie? wiesz, no ten coming out, najpierw był ten coming out, potem było długo, długo nic, a potem. Nagle zacząłem dużo więcej o tym mówić, bo raz, że podcast, dwa, że teraz książka, więc to się zrobiło u mnie samemu dużo takie bardziej. Zdecydowałem się pójść z tym dużo, dużo dalej niż, niż, niż przedem. Nie, z Gosią to było tak. Kurczę, nawet jeśli powiedziałem jej coś takiego, czego nie pamiętam, to mogło to wynikać z tego, że sam miałem jakieś swoje, może jakieś swoje obawy przeniosłem na nią dotyczące tego, że może nie powinienem za bardzo wałkować. Tego, tego tematu, ale generalnie to ważniejsze chyba jest to, że na mnie, jak ukazała się jej książka, co było gdzieś rok po mojej terapii, to na mnie ta jej książka zrobiła ogromne wrażenie, bardzo duże. I ja gdzieś tam dokonałem takiego w ogóle tego mojego, nazwijmy to, coming outu właśnie w tekście, który napisałem do Gazety Wyborczej, pisząc o jej książce. Także to jest gdzieś chyba bardziej istotne, że w tekście, w którym opisywałem mhm. jej powieść, sam dokonałem takiego, to wtedy napisałem, tak, ja też jestem alkoholikiem, też się leczę, też mam za sobą, jestem osobą uzależnioną i tak dalej, i tak dalej, wiesz, także to, to, to chyba jest ważniejsze. Nie wiem, no wiesz... O... Zostawmy to, bo to jakby, wiesz, to ja tak tylko z ciekawości, mhm. bo pamiętam że ona mi to, że to mnie jakoś tak za, za, zastopowało, ale to jakby nic złego się nie stało, nie? Bo jesteś Wiesz, tutaj... ona ma przerąbane o tyle, że ona jednak była tą gwiazdą telewizji i też była nią jako dziecko i potem zawsze, no to... wiesz, za każdym razem jak ona coś o tym powie, to potem te wszystkie pudelki, srelki i te inne wszystkie, wiesz, po prostu, kurczę, szambo portale, zaraz walą nagłówkami, tak. że gwiazda wielka, dziecięca telewizji po prostu, wiesz, potem Waliła wódę ile ślad, okay. bo to jest dla nich zajebisty clickbait. A, a... No i też, te, też, niestety, mam wrażenie, że trochę inaczej kobiety się traktuje w tym wszystkim. No, na pewno. mediach, nie? To, 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 że kobiety mają po prostu ciekawość. A ty się spotykaj z jakimś, właśnie, nie wiem, z, z jakimś odepchnięciem przez jakieś środowiska, przez nie. ludzi w momencie, kiedy zaczęłeś mówić o swoim zależnieniu? Nie, 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 nie. Wydaje mi się, że to. Znaczy to jeszcze do, do, do momentu, kiedy zaczęliśmy robić ten podcast, to zdarzyło mi się, że ludzie tam chodzili trochę wokół tego na, pal na palcach, czy trochę nie kumali i tak dalej. A w momencie, kiedy zaczęliśmy robić ten podcast z Julkiem, to wszystko się skończyło. I jakby wszelkie możliwe, jakby cały możliwy, właśnie jakby feedback, który dostaję z tego powodu, to jest mnóstwo jakiejś takiej sympatii, wdzięczności, podziękowań w ogóle, jakichś takich, wiesz, kurczę, no. Wsparcia, ale też takiego, w ogóle, wiesz, komunikatu takiego od innych ludzi, na przykład, że to, to, co robimy, im bardzo pomaga i jakiegoś takiego też bardzo dużo szacunku związanego z tym, bo to już wyszło, to, co my robimy, jednak wyszło tak, tak samo jak to, co Ty robisz. To już trochę wyszło poza tę taką historię pod tytułem: Hej, jestem znanym człowiekiem, a teraz opowiem Wam moją smutną historię, żeby. Żebyście tam zapołali do mnie sympatią większą. Moim zdaniem, to to już wyszło ponad to, że my już trochę za, wytworzyliśmy, i ty i ja to robimy, wytwarzamy pewną przestrzeń taką do, 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 do rozmowy o tym. W ogóle zmieniamy pewną taką narrację, pewien dyskurs społeczny, wiesz, więc to jest już zupełnie coś innego. I od tamtej pory to to. Nie spotkałem się już nigdy z niczym takim. Bo pierwsze to jest tak wiedza potrzebna. Myślę, czego się no? pytam? Bo ja się pytam, bo ja jakby gdzieś tam wiem, znam, znam mniej więcej te twoje doświadczenie, i wiem, jakby mm -hmm. też jakie jest moje, bo to jest jakby taki problem z mówieniem o tym, ma jakby z jednej strony, jest zagrożeniem, bo dla osoby, która coś wieje, mm -hmm. bo gdzieś czasem możesz mieć problem z postawieniem jakiejś granicy, żeby mieć bezpieczną sytuację. Mm -hmm. Nie wiem, chociażby po prostu nie, nie przebywać w, w, w okolicach zbyt bliskich alkoholu, e, bo jest z, z drugiej strony ten właśnie taki często paniczny i racjonalny strach o to, co nie wiem, co ludzie powiedzą, że ktoś cię odepchnie, ktoś cię będzie wytykać palcem, ktoś cię nie będzie akceptował. Mhm. Jest coś takiego. Jest, nie? No, no tych oczywiście. strachów w, w tym uzależnionym młodzieży no jest po prostu Mnóstwo. Są setki, tysiące tak. pewnie, natomiast to jest taki jeden. Wydaje mi się dzisiaj z perspektywy czasu chyba najsilniejszy, wiesz. Ja, ja pamiętam swoją pierwszą terapię, ja tak naprawdę powiedziałem, wiesz, w swoim gdzieś bliskim, rodzinie dookoła, może z pięciu jakichś takich blisk, bliskich osób spoza rodziny, jakichś powiedzmy przyjaciół, wiedziało, a reszta nic. Ja wiesz, ja zawsze kombinowałem, nie piję, bo nie piję, unikałem pewnych sytuacji, nie, żeby, żeby, żeby się czuć bezpiecznie, natomiast nie potrafiłem tak, wiesz, powiedzieć otwarcie, nie. Dzisiaj mam to kompletnie wywalone. Natomiast to jest proces. Wiesz, ja przepracowałem w tych swoich dwóch terapiach, które trwały łącznie tam z grupą 12 kroków, które robiłem też w przychodni około 4 mm -hmm. lat. No myślę, że ze 100 osób lekko, nie? Mi się mm -hmm. przewinęło, wiesz, przez te wszystkie grupy, których było trochę. I ja na palcach jednej ręki mógłbym policzyć osoby, które dzisiaj pewnie odważnie mówią o tym, że są. Znaczy odważnie. No nie chodzi o to, żeby się chwalić, nie? Tylko żeby nie wiem w sytuacji, kiedy ktoś się cię pyta, mówi, że nie pijesz, bo jesteś uzależniony, nie? I koniec, kropka. Kurczę, ja wiesz, no bo my też jesteśmy trochę być może w jakiejś takiej bardzo wyjątkowo komfortowej sytuacji, nie? Też jako powiedzmy mm, trochę ludzie publiczni, trochę ludzie, którzy potrafili to wykorzystać inaczej, obrócić to w jakąś taką, wiesz, swoją narrację itd. i tak dalej. I my to też używamy, używamy tego do pewnego działania. Na pewno osobie, która po prostu, wiesz, ma jakieś swoje życie dookoła, na przykład chodzi do pracy, czy jest uwikłana w jakieś różne zależności, um, jej jest trudniej, ponieważ jakby też wciąż to, na przykład ten termin alkoholik, jest strasznie w Polsce stygmatyzujący. I ta osoba się boi, czasami to jest mniej racjonalne, czasami to jest bardziej racjonalne, że ją z tego powodu po prostu spotkają jakieś nieprzyjemności, jakieś szykany, jakieś trudności. Ktoś straci na przykład do tej osoby zaufanie. Oczywiście, że czasami to jest nieracjonalne, bo ona już to, co miała zrobić w kwestii utraty zaufania u innych ludzi, to już zrobiła, prawda? Ale gdzieś ale ja to potrafię zrozumieć. Potrafię tym, z tym jakby zaempatyzować. Natomiast to, co wydaje mi się my robimy i to, co ty robisz, to jest też właśnie stwarzanie takiej przestrzeni, w której żeby ci ludzie przestali się o tym bać, żeby po prostu zaczęli o tym mówić normalnie. Ja jestem chory na to i na to. Jestem akurat w procesie walki z tą chorobą, tak? I ta choroba nie wzięła się z tego, bo ona nigdy się nie bierze tak naprawdę z naszej jakiejś lekkomyślności, czy naszego jakiegoś takiego pomysłu na to, że będziemy po prostu pijakami, czy ćpunami, wiesz, czy po prostu z tego, że myśmy się tak świetnie bawili, tylko ta choroba się wzięła z czego innego. Wzięła się z naszych problemów, z naszych jakichś w ogóle traum, z jakiegoś naszego bólu i tak dalej, i tak dalej. To mniejszego lub większego, czy z jakichś naszych też predyspozycji i tak dalej, i tak dalej. Do, sami też, po to jest też terapia, żebyśmy do tego jakoś, jakoś sami doszli. Więc to jest chyba o tym to, co my robimy, to jest o tym, żeby ludzie przestali się bać. Natomiast też mi się ważne wydaje jednak to, że kiedy chcesz zacząć mówić, jeśli miałbym dać komuś jakąś powiedzmy radę, to jeśli ktoś chciałby zacząć o tym też mówić publicznie i zacząć dawać jakieś świadectwo tej swojej choroby, to lepiej, na pewno chyba warto to zrobić dopiero po tym, jak już się zakończy przynajmniej ten podstawowy etap tego, wiesz, terapeutycznego procesu, w sensie, no, odpierdzić chociaż rok na tej terapii i jakby przepracuje się pewne rzeczy samemu i zrozumie się, wiesz, o co tak naprawdę chodzi, że jest taki, ten najważ, tę najważniejszą jakby pracę wykonuje się gdzieś tam, w samotności i potrzeba jednak do niej wiesz, spokoju i, i wyciszenia. I to nie powinien być, chyba, taki, wiesz, publiczny proces, tak od samego początku. To ja zgadzam się wydaje. z Tomem ja też, jak, jak się zgłaszałem do mnie osoby, które gdzieś są, właśnie w, na przykład, w trakcie terapii, to ja zawsze zadaję podstawowe pytanie: A co na to Twój terapeuta? Nie? Mhm, dokładnie. Czy to jest ten moment na pewno i też się zgadzam, że. I nie chodzi o mi wcale to publiczne, jakby wiesz, mm -hmm. opowiadanie swojej historii, tylko jakby o mówieniu otwartym tekstem do ludzi, którzy cię otaczają. Nie? Jakby w sytuacjach, które mogą ci zagrażać. Nie? Kiedy, kiedy, nie wiem, idziesz na urodziny do cioci, Kasi, albo nie wiem, bujek cię zaprasza mm -hmm. na coś, nie? żeby. Znaczy o to... Nie każdy jest takim zwracierem, jak ty, że potrafisz chodzić, wiesz, będąc w terapii, do klubu. Yy, I pić kochę kolej. Czy to było twardzielstwo? To no, ja nie wiem. I, i wiesz, i testować to swoją nie znaczy, nie, nie, to znaczy, to, odporność na nie, to. Nie, no to było, wiesz co? To było raczej. Yy, to była głupota, raczej. No. To była raczej głupota. W sensie takim, że ja nie zdawałem sobie wtedy sprawy z tego, jak, że jest to gdzieś tam dla mnie niebezpieczne. Teraz jest to dla mnie mniej niebezpieczne. A jest dla mnie mniej niebezpieczne, dlatego że ja po prostu wiem, że. Co mogę zrobić, czego nie mogę zrobić, co powinienem zrobić, czego nie powinienem robić, nie? Gdzie jestem? Mogę sobie iść na imprezę, ale wiem na przykład naprawdę już dobrze, w którym momencie z niej wyjść. Zresztą też nie zdarza się to jakoś, powiedzmy sobie szczerze, super często. Wiem, co może mnie jakby, wiesz, gdzieś tam nakręcić, striggerować, co może być dla mnie gdzieś tam jakimś, wiesz, problemem, ryzykiem, a, a, a co nie jest, bo gdzieś tam przez te. 7 lat siebie poznałem, ale też z drugiej strony uważam, żeby nie czuć się tak, aż tak super komfortowo i pewnie. No bo jak się poczuje super komfortowo i super pewnie, no to ja wiem, że ta bardzo potrafi, ta, ta chora głowa potrafi niesamowite, wiesz, salta, salta wykonywać, nie. Ale wiesz, na pewno przez te pierwsze miesiące, wiesz, no, przez pierwszy na tym pierwszym etapie terapii, wszyscy są po prostu głupi. Ja też sobie wyobrażałem przez te pierwsze Miesiące, że ja będę chodził w te same miejsca, miał tych samych jakby koleżków, robił te same rzeczy i tak dalej. Tylko po prostu nie będę, wiesz, pił wody, tylko sobie będę pił napoje gazowane. Ja pamiętam, miałem taką przy, przygodę, no taką sytuację na, na, na pierwszej terapii już po kilku miesiącach. Tomek miał 40 rodziny chyba? Jakoś tak, nie wiem, miał jakąś imprezę rodzinową w każdym razie. Już nie pamiętam, czy to było 40 czy nie 40. No i robił u siebie na wsi, gdzie on mieszka, imprezę, zapraszał ludzi, tam parę osób miało przyjechać. I pamiętam, jak opowiadałem na tym na grupie, przed imprezą jeszcze, to z takiej pozycji głowiącego się, jak tu o siebie zadbać, że się trochę tego boję, mm -hmm. bo to jednak będzie alkohol i szukałem i sobie tam tłumaczyłem, racjonalizowałem, co ja będę robić na pewno, żeby się tam nie napić, żeby się czuć w miarę bezpiecznie. I skończyłem mówić tak, patrz, i się wszyscy, kurwa, patrzą na jak jakiegoś trendowatego, nie? Mm -hmm. I tak po kolei dostałem wtedy taki wpierdol i na końcu mhm. terapeutka powiedział Marek mówi, ty naprawdę nie wpadłeś w ogóle na to, że, że ty tam nie powinieneś jechać. Mhm. A ja, no ale jak to? Przecież to są rodziny mojego brata i w ogóle no, no tak to. No. no jesteś alkoholikiem i nie chodzisz na imprezy, nie. Mhm. No tak, tak, no. tak, tak, tak. No na pewno nie w tym pierwszym etapie, to na pewno w tym pierwszym etapie, takim trzeźwienia, to, to, to jest bardzo. Bardzo niebezpieczne, bo to jest po prostu takie też szukanie guza. No, po co ci to jest potrzebne? No, jakby w momencie, kiedy wiesz, kiedy jeszcze nie masz, jakby tej roboty z emocjami jakoś tak zrobionej na fest, i jakby, skoro pierwszą twoją, na przykład odruchową reakcją na jakiekolwiek emocjonalne wahnięcie, czy to w górę, czy to do dołu, czy to w lewo, czy to w prawo, nieważne. Jakby było po prostu, wiesz, sięgnięcie po alkohol przy jakimkolwiek stresie, a to było moją reakcją, a tutaj po prostu, wiesz, no bo to jest znowu kolejne kółko zamknięte, sam na własną rękę uczestniczyć w sytuacji, która Cię stresuje, bo nie możesz się napić, a wszyscy piją dookoła i dookoła jest alkohol, tudzież jeszcze może jakieś tam inne używki i wiesz, i Ty masz coś takiego... Zaczynasz się stresować, a żeby się nie stresować... Wiesz, wiesz o co chodzi. Myśleć, żeby nie myśleć. Myśleć, żeby nie myśleć. No, także no. To, 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 to rzeczywiście jest to niemądre. No, ja ter teraz na pewno czuję się bezpiecznie, tylko że teraz ja po prostu nie chodzę za bardzo po klubach. No bo jakby też po co ja miałbym to robić? Nie? Jakby wiesz, skoro pójście na taką naprawdę klubową imprezę, to jest po prostu sytuacja, która jest raczej wymyślona lub zorganizowana tak po prostu, żebyś ty jakby był tam. Nie trzeźwy, no, Jakby od czegoś tam. I tam jest fajnie, jak jesteś nietrzeźwy. No, jak jesteś trzeźwy, to jest po prostu nie do, nie, z, jest nie, do, jest to nie do zniesienia, nie? Być na przykład w klubie, gdzie jest, wiesz, pełno ludzi, jest bardzo głośna muzyka i tak dalej, i tak dalej. To po prostu jest jakby mało, mało przyjemne, bo ta sytuacja nie jest po to wymyślona, żeby była przyjemna na trzeźwo. No, ona jest wymyślona po to, po prostu, żeby było przyjemnie, jak jesteś tam czymś porobiony, tak? I, i, i tyle. Pamiętam, kiedyś były tam takie zawody coroczne, puchar faktów się odbywał, mm -hmm. TVN y, i ta impreza była albo w Zakopanem, albo w Wiśle. Pamiętam, raz pojechałem do tej Wisły i nie chciałem pić alkoholu. Wtedy na jakimś takim do mm -hmm. leciałem, że, że już sobie takie robiłem, konkretne przerwy chciałem sobie robić. Pamiętam, wpadłem nawet na ten pomysł, mm -hmm. że nie będę jechał o to Karem, który tam zazwyczaj mm -hmm. był podstawiany w piątek po 19.30, gdzie pół redakcji wsiadało i. Pięć godzin później w Wiśle już wszyscy byli prawie sztywni. To pojechałem sobie na własny koszt jakby i na własną rękę pociągiem. Zamiast yy, wody wziąłem sobie marychę, żeby sypalić marychę. Wtedy mm -hmm. tak myślałem, że to nie to samo. Pamiętam, jak później, już następnego dnia, była taka impreza na trzeźwo. Powiedzmy, się zaczynała. Jeszcze tak wszyscy startowali z tego samego mm -hmm. punktu. To po 40 minutach do godziny ja już nie wiedziałem kompletnie, co mam robić, nie? Bo, mi, mm -hmm. bo się wszyscy, którzy piją alkohol, się w ogóle rozjeżdżają nagle ode mnie. No tak, Są tak. Inne światy, nie? Tak, 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 tak. No jak jeszcze w ogóle paliłeś jeszcze marychę, no to w ogóle jeszcze taki dodatkowy, no dodatkowy śmór ja... sobie w ogóle postawiłeś jeszcze... Między, między Tobą a, a, a nimi, bo to jednak jest tam używka, wiesz, jakby... Inna historia zupełnie, no. no wiesz, no to ona zupełnie inaczej działa, po prostu na inne ośrodki w mózgu, nie? To, 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 to kompletnie, to już nie ma ża żadnego porozumienia pomiędzy, wiesz, kimś, kto tam jest upalony, a kimś, kto jest pijany. Ja z Marychłą nie miałem nigdy problemu jakiegoś, nie byłem nigdy od niej uzależniony. Lubiłem ją popalać, od siedmiu lat tego no, nie robię, bo jestem, jestem w trzeźwości, ale... Ale nie miałem nigdy z Maryką czegoś takiego, że to wiesz. To był też mój jakiś tam problem w tym sensie, że musiałem ją mieć, jakby myślałem o niej w ogóle i tak dalej. No, była, to była, nie było, to. Nie było, to nie było. No i, i było mi to raczej gdzieś tam jakoś obojętne, obojętne zawsze. I nie wiem, wydaje mi się, że po prostu. Nawet gdybym dzisiaj zapalił, to by się nic strasznego nie stało, gdyby nie jedna rzecz, której na pewno bym się bał, gdyby nie to, że jednak, wiesz, po prostu czasami Marycha działa tak, że masz po prostu lękówki, nie? Jak masz lękówki, to Ci się, to na przykład i od razu wtedy się zachciewało po prostu pić, nie? Więc żeby bałbym się po prostu tego, że dostanę jakiegoś głoda i, 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 i tyle. Ale ja miałem dużo większy problem na pewno z alkoholem, no i wiesz, i z nosami, nie, w pewnym momencie nosy się pojawiły, które są gdzieś tam, to jest alkoholizm plus w Polsce, tak, no bo to jest po to, żeby, wiesz, żeby po prostu móc dłużej... To chyba nie da się ćpać bez alkoholu, ja tak patrzyłem na to z tej strony, że jak się ćpa, to się nie da tego nie zapić później, bo trzeba się jakoś wyciszyć. No, tak, no tak, 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 oczywiście. W drugą oczywiście. stronę pewnie się da nie robić. Tak, ale... da się, da się, ale to jest, to tak, tak, to, 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 to sobie nie wyobrażam w ogóle, jakby, jakby, ten... A powiedz tak, zmierzałem już trochę do mety, bo mam kurde, tą rehabilitację. Zdrowie najważniejsze. No wiem, o zdrowiu rozmawiam tutaj. Mm -hmm. Czy ty jesteś porozliczany już tak przed sobą, tak wewnętrznie, z, z tym całym bagnem, które gdzieś tam kiedyś robiłeś i które, które było w Twoim życiu? Mm, kurczę, wydaje mi się. Że... Żal taki, który się często. Usoby trzeźwiejące też potrafią się nie pałować ci, długo, długo. Nie? Powiem Ci, że chyba. I to też ta książka mi w tym na pewno dużo pomogła. Przestałem czuć na pewno złość z tego powodu, że ja nie mogę się napić. Albo przestałem zło czuć złość z tego powodu, że ja muszę nie pić, tylko zacząłem czuć radość z tego, że ja nie muszę pić. To jest ten. Bo ja sobie, jak sobie przypominam, picie teraz. To ja nie przypominam sobie za bardzo tych jakichś super fajnych momentów, które tam były, czasami tej euforii, że coś tam, jakiegoś malarzu, dobrej zabawy i tak dalej. Takie momenty były, no oczywiście, no, ale ja pamiętam te kace, ja pamiętam te lęki, ja pamiętam te problemy, ja pamiętam te długi, ja pamiętam, te, wiesz, to samotnienie, tą taką samotność, bo to jest też, wiesz, no straszna taka po prostu gdzieś tam. Tak naprawdę w głębi ducha takie bycie samemu, no bo gdzieś tam te, te relacje w większości są takie jednak na, skórkowe i takie, takie jakieś bez sensu. I, I cieszę się po prostu, że już nie muszę tego robić, bo to było jakieś po prostu beznadziejne, wiesz, jakby życie. I teraz mogę to ocenić jakby na spokojnie, jakby że to było beznadziejne życie, do którego też gdzieś tam… Nie wiem, czy ktoś jest do niego jakby predestynowany, ja na pewno nie byłem. Także na tym poziomie to czuję, że na pewno jestem… Gdzieś poukładany, czasami przychodzą mi do myśli jakby różne głupoty, które narobiłem komuś. Na przykład, że kogoś źle potraktowałem jakoś tam jednak, albo instrumentalnie na przykład, wiesz. I, i że kogoś tam wykorzystałem dla jakiejś, powiedzmy, Oczywiście bez przemocy, bo ja nie byłem nigdy przemocowym człowiekiem, ale gdzieś tam wykorzystałem na przykład jakieś czyjeś uczucia czy coś dla jakiejś własnej po prostu, nie wiem, rozrywki i tak dalej. I czasami łapię się na tym, co na pewno, wiesz, też ten używkowy tryb życia miał w tym zasadniczą rolę. I czasami łapię się na tym, że może powinienem odezwać się do jakiejś takiej osoby po latach i powiedzieć, ej, sorry, zachowałem się wtedy dosyć kulawo, tak? bo potem sobie myślę, zaraz, ale to będzie znak niepotrzebny, narcystyczne, bo ta osoba ma teraz jakieś swoje życie od lat, w którym jakby kompletnie ja nie mam żadnego znaczenia, jakby ja jestem jakimś epizodem z przeszłości i to jest bardziej o mnie i jakieś w ogóle psucie tej osobie życia i zajmowanie jej czasu i, i, i tyle. I tak do tego, tak do tego podchodzę i... I pod tym kątem wydaje mi się chyba, że tak, że mam to, mam to poukładane. Przestałem też robić coś takiego, co robiłem przez długi czas. Na no co na przykład moja partnerka mi zwracała wielokrotnie uwagę, że mi się zdarzało jeszcze przez długi czas na przykład w sytuacjach towarzyskich nagle zacząć, wiesz, po prostu bajdy takie snuć, po prostu klechdy o tym piciu, jakieś takie, wiesz, a byliśmy gdzieś tam, zrobiliśmy coś tam, jakieś opowiadać tam, przygody, po prostu anegdoty, nie? Tak po prostu się wiesz przechwalać tym, jakoś to romant romantycyzować, jak, się, jak wiesz, o co chodzi, że mhm. wchodzą takie i, takie i, kombatanckie historie, które gdzieś tam na chwilę jednak zamieniają Cię z powrotem z tego, z tego, w tego pijaka, no, no bo siedzisz jednak niby tu z tą kolą albo z czymś tam, ale po prostu snujesz po prostu, wiesz, te wszystkie jakieś tam opowieści po prostu dziwnej treści i, i też zauważyłem, że trochę przestaję to robić i że już mam takie i znowu też wydaje mi się, że to jest jakaś tam tutaj, zarówno tego, to pomógł mi w tym, zarówno ten podcast, jak i też ta, ta, ta napisanie, napisanie tej książki. Także czuję, wydaje mi się, że jestem taki dosyć jak na ten moment oklepany z tym i to znaczy, w ogóle wiesz, no jakby jakość mojego życia jest zupełnie inna, nie? I to, to, to. to, to... i moje samopoczucie jest zupełnie inne, to nie ulega. Nie ulega wątpliwości. No bo ja mam swoje momenty gorsze, mam swoje momenty lepsze, i też czasami z tą, wiesz, z tą psychiką nie jest fajnie i też czasami trzeba odwiedzić, nie wiem, lekarza i coś dostać, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jakby nie ma to porównania do tego, co się działo, jak ja byłem w sztosie. Nie? To, 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 co się, to co się wtedy działo, to jeśli chodzi o psychiczny aspekt, to to było jakieś po prostu naprawdę momentami cierpienia. No. Także. Także to, to, to. Nie chcę tego jakoś romantycyzować, robić z siebie w ogóle tutaj jakieś, wiesz, tragicznej historii swojej opowiadać, bo jednak historia, moja historia raczej jak na ten moment ma, ma happy end i wszystko jest w porządku. Um, ale pamiętam, i to uczucie przyszło właśnie niedawno, że, jakieś, że nie mam tęsknoty, nie mam żalu po stracie. Dobrze, więc ja polecam, to nie jest informacja zwrotna, Jakub Żulczyk, można kupić z pewnością wszędzie, to jest egzemplarz dla patronów naszego studia. To nie z bardzo jest... ładną dedykacją. Z bardzo ładną dedykacją, osobiście widziałem, nie jest autograf podrabiany, więc później można być może za parę lat sprzedać to za dużo monet. Nie jest Albo dać to... na woźb. Albo dać na WOŚP, nie jest to lekka literatura na pewno, bo to jest ciężkie, mocne, ale bardzo wartościowe. Dziękuję Kuba. Ja Ci bardzo dziękuję Marku. I do zobaczenia. Do zobaczenia mam nadzieję w przyszłości. Trzymaj się. Hej. Hej. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.